Cześć. Dzisiaj zawitaliśmy do Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie Dolnym, rodzinnym obiekcie prowadzonym przez Stanisława i Sławomira Gabrysiów. Będziemy kontynuować opowieść o sowieckich zestawach przeciwlotniczych i mamy nadzieję, że ten odcinek również Wam się spodoba. Serdecznie zapraszam. Gdy w 1957 roku w Związku Radzieckim wprowadzono do służby zestaw ZSU-57-2, doskonale zdawano sobie sprawę z tego, że jest on już zupełnie przestarzały, gdyż nie był w stanie zwalczać lecących lotem koszącym z dużą prędkością samolotów odrzutowych. Dlatego też od razu rozpoczęto pracę nad jego następcą. Pierwsza inspiracja dotarła zza oceanu. Tam w służbie był analogiczny do ZSU-57-2 zestaw M-42 Duster. Amerykanie postanowili go zmodernizować, montując na nim system radiolokacyjny. Sam projekt nie był przez Stany Zjednoczone kontynuowany, ale konstruktorzy radzieccy postanowili pójść tą samą drogą. Decyzją Rady Ministrów Związku Radzieckiego z kwietnia 1957 roku rozpoczęto pracę nad dwoma pojazdami, które miały się uzupełniać na polu walki. Oczywiście oba miały wykrywać i niszczyć cele w sposób automatyczny, a dodatkowo wspierać je miała samobieżna stacja wczesnego wykrywania. Pierwszy pojazd rozpoczęło opracowywać podmoskiewskie biuro OKB-40 zlokalizowane w miejscowości Mytyszczy. Ten pojazd miał być osadzony na zmodernizowanym podwoziu czołgu PT-76, podwozie oznaczono jako GM-575, a sam wóz miał być uzbrojony w baterię czterech dział kalibru 23 mm, z którymi miała współpracować stacja radiolokacyjna Tobol. Wóz ten otrzymał oznaczenie ZSU-23-4 i nazwę własną Szyłka. Drugi pojazd miał być opracowany przez moskiewskie biuro OKB-16. Jego zestaw miał powstać na zmodernizowanym podwoziu działa samobieżnego Su-100P i miał być uzbrojony w dwie armaty kalibru 37 mm współpracujące z radarem Bajkał. Ten pojazd otrzymał oznaczenie ZSU-37-2 i własną nazwę Jeńsiej. Równocześnie nadmienić można, że rozpoczęły się prace mające doprowadzić do powstania zmodernizowanego wariantu działa ZSU-57-2. Prace prowadzone były pod kryptonimem Wołga i ten pojazd również miał otrzymać własny radar. Jednak w związku z tym, że nowe działa opracowywane właśnie miały być nowocześniejsze, projekt ten wkrótce zarzucono. Prototypy obu pojazdów były gotowe w grudniu 1960 roku i równocześnie między grudniem 60 a sierpniem 61 przeprowadzono ich próby. Ich wynik był dość oczywisty. Okazało się, że Szyłka na wysokościach do 500 metrów ma skuteczność zwalczania celów od 1,5 do 2 razy większą niż Jeńsiej. Sytuacja zaczęła ulegać zmianie od wysokości 1500 metrów, gdzie zestaw z 37 mm armatami był już zdecydowanie bardziej efektywny niż właśnie Szyłka. Mimo tego, że zasadniczo próby obu pojazdów wypadły zadowalająco, ostatecznie we wrześniu 1962 roku zdecydowano się o skasowaniu projektu Jeńsiej. Było to związane z faktem, że na wysokościach powyżej 3000 metrów dowództwo sowieckie zdecydowało, że te cele będą zwalczać pojazdy wyposażone w pociski rakietowe. Innym czynnikiem, który przekreślił zestaw 37 mm, był fakt, że był on prawie dwa razy cięższy od Szyłki, co miało wpływ na utrudnienia w ewentualnym przerzucie na zagrożone tereny. Mimo tego, że decyzję produkcji podjęto w roku 1962, to ostatecznie produkcja niskoseryjna wystartowała dopiero w 1965. Zadecydowały o tym problemy z elektroniką. System sowiecki, w odróżnieniu od systemów zachodnich, oparty był na lampach elektronowych, a nie na tranzystorach, przez co był on zdecydowanie mniej wytrzymały w starciu z kurzem, ciepłem czy wstrząsami. Dodatkowo należało przygotować linię produkcyjną nie tylko samego pojazdu, ale również linię produkcyjną dla radaru i zapewnić elementom elektronicznym podobną niezawodność jak elementom w egzemplarzach prototypowych. Jeżeli chodzi o problemy mechaniczne, to zaliczyć do nich można problem z naprowadzaniem i podnoszeniem armaty, układem jej chłodzenia oraz systemem odprowadzania zużytych łusek nabojowych, który miał tendencję do zacinania się.
Problemy te rozwiązano dopiero w 1938 roku i wtedy ruszyła masowa produkcja seryjna zestawu. Szyłka ma klasyczny układ konstrukcyjny z przedziałem kierowania z przodu, bojowym w środku i napędowym z tyłu pojazdu. Każdy z przedziałów jest od siebie oddzielony specjalnymi przegrodami. Kadłub to samonośna konstrukcja wykonana z walcowanych, spawanych płyt pancernych. Ich grubość wynosi od 9 mm na wieży do 9,5 mm na kadłubie. Z przodu kadłuba po jego lewej stronie mamy stanowisko kierowcy. Prowadzi do niego duży, otwierany do góry jednoczęściowy właz. Samo stanowisko kierowcy wysunięte jest przez obrys pojazdu, tworząc niewielkich rozmiarów kazamatę. Kierowca obserwuje teren przez trzy przyrządy obserwacyjne. Główny, dzienny BM-130, który w warunkach nocnych możemy wymienić na noktowizor TWNO2 oraz dwa boczne BM-190. Każdy z tych urządzeń, co ciekawe, dysponuje własną wycieraczką. Po prawej stronie pojazdu zbiornik paliwa. Na błotnikach schowki narzędziowe. Powyżej błotników zamontowana para reflektorów z przystawkami nocnymi oraz dwa wzmacniacze światła szczątkowego. Zobaczmy, co jest w stanowisku kierowcy. Tak, musiał włazić. Jestem na stanowisku kierowcy. Jak widzicie, komfortu tutaj może nie ma zbyt dużego, ale nawet ja, jak na moje 182 cm wzrostu, no mieszczę się tutaj dość swobodnie. No, przypomnijcie sobie, jak to wyglądało w stanowisku załogi piona. Po lewej stronie kierowcy znajduje się deska rozdzielcza, z poziomu której może on obsługiwać wszystkie instalacje tego pojazdu, czyli zarówno silnik, turbinę, prądnicę, jak i przetwornicę prądu. Dysponuje również pompą paliwową, dzięki której jest w stanie przepompowywać paliwo z przedniego zbiornika do tylnego, który to dopiero tylny zasila oba silniki. Butla znajdująca się poniżej pompy paliwowej to butla, która służy do awaryjnego rozruchu pojazdu w wypadku, gdyby główny rozrusznik zawinił. Na stanowisku kierowcy centralnie umieszczony jest drążek skrzyni biegów. Po prawej i lewej stronie dźwignie służące do sterowania samym pojazdem. Oprócz tego trzy pedały gazu, sprzęgła i hamulca. Jak widać, kierowca jest odseparowany od pozostałych członków załogi. W związku z tym komunikuje się z nimi poprzez system łączności wewnętrznej. Z racji tego, że nie udało nam się wyciągnąć szyłki na zewnątrz, wybaczcie, mamy troszeczkę mało miejsca, jakoś sobie z tym będziemy próbowali poradzić. Prawa strona pojazdu jest newralgiczna dla jego działania. To właśnie tutaj są wszystkie urządzenia, które determinują powstanie prądu elektrycznego niezbędnego do działania całej elektroniki szyłki. I tak, za pierwszą klapą kryje się przetwornik prądu stałego na prąd trójfazowy. Za kolejną klapą znajduje się sam generator prądu stałego. Tuż nad nim ujście układu wydechowego samego pojazdu. No i w końcu za ostatnią klapą turbina gazowa napędzająca generator, o której trochę więcej powiemy już na górze. W szyłce koło napędowe znajduje się z tyłu, a koło napinające z przodu pojazdu. Na układ jezdny składa się 6 par kół z gumowymi bandażami. Co ciekawe, jako pozostałość po PT76 są one puste w środku. Każde z kół zawieszone niezależnie na wałkach skrętnych. Pierwsze i piąte lewe oraz szóste prawe koło jezdne ma amortyzatory hydrauliczne. Skrzynia biegów składa się z wielotarczowego metalowego sprzęgła głównego, ręcznej skrzyni biegów z 5 biegami do przodu oraz dwóch planetarnych dwustopniowych przekładni kierowniczych. Z tyłu na pierwszy rzut oka widać masywne mocowanie, w którym umieszczano drewnianą belkę, przy pomocy której szyłka pomagała sobie w wypadku, no, na przykład zagrzebania się w jakichś trudnych warunkach terenowych. Wylot spalin z turbiny oraz 4 w sumie klapy inspekcyjne prowadzące do układu transmisji. W przedziale napędowym mamy do czynienia z dwoma jednostkami. Jedna to turbina gazowa, a druga silnik główny W6R1 o mocy 280 koni mechanicznych. To
to jednostka napędowa, którą znamy z czołgu PT-76 i był to sześciocylindrowy silnik diesla. W komorze silnika obok samej jednostki znajduje się układ chłodzenia z ejektorem. Po jego lewej stronie jest nagrzewnica służąca do nagrzewania przedziału bojowego oraz zbiornik oleju. Dzięki jednostce napędowej szyłka rozpędza się na drodze do 50 km na godzinę, w terenie do 30 km na godzinę. Zasięg na drodze to 450 km, w terenie 300 km. Całą tylną prawą część kadłuba zajmuje turbina gazowa DG4M1 o mocy 70 koni mechanicznych. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie dostaw prądu elektrycznego dla elektroniki pokładowej. Bezpośrednio przed nią, pod wieżą, znajduje się generator prądu stałego, który zostaje zamieniony na prąd trójfazowy przez przetwornik. Turbina zasadniczo miała pracować w trakcie postoju pojazdu, ponieważ w ruchu, gdy była potrzeba włączenia radaru albo prowadzenia ognia z działek, no to wtedy prąd dostarczał silnik główny. Co ciekawe, oba silniki mogły pracować równocześnie i przetwarzać swoją pracę na prąd dla pojazdu. Na tylnej ścianie wieży dwie klapy inspekcyjne prowadzące do elektroniki radaru. No i teraz, moi drodzy, prawdziwa gratka, zajrzymy do jednej z nich. To będzie coś. Sercem zestawu, który zajmuje całą tylną część wieży, jest radar RPK-2 Tobow. To żyroskopowo stabilizowana konstrukcja pracująca w paśmie kół, która ma możliwość obrotu o 360 stopni. Jej wiązka jest skonstruowana w ten sposób, że w przestrzeń emitowany jest sygnał o szerokości 2 stopni i wysokości 15 stopni. I potem odbity sygnał wraca oczywiście do samego radaru. Zasięg wykrycia samolotu, którego powierzchnia odbicia jest porównywalna z MiG-21 czy F-4 Phantom, wynosiła 13 km. Maksymalny zasięg zestawu to 20 km. Przy czym mówimy o dobrych warunkach pogodowych, bo przy gorszej pogodzie oczywiście wartości te mogły ulec zmianie. Radar w pozycji marszowej był składany do tyłu i w takiej formie przewożony. Centralną część pojazdu zajmują stanowiska załogi. Po lewej stronie znajdujący się na obrotnicy właz dowódcy. Do obserwacji przestrzeni dysponuje on centralnym urządzeniem dziennym TPKU-2, które w nocy może być zamienione na noktowizor TKN-1T. Dwa boczne urządzenia to znane ze stanowiska kierowcy urządzenia BM-190. Sam dowódca dysponuje pojedynczym otwieranym na lewo włazem. Ja w tym momencie znajduję się na włazie, który prowadzi do stanowiska celowniczego oraz człowieka obsługującego radar. Natomiast te dwie kopuły, które znajdują się przede mną, to po prawej stronie pomocniczy przyrząd celowniczy optyczny, który jest używany w trybie sterowania i strzelania ręcznego z działek oraz ostrzału celów naziemnych. Natomiast lewy przyrząd to celownik główny, który jest używany do śledzenia przestrzeni powietrznej w momencie, kiedy ogień jest prowadzony w sposób automatyczny oraz do naprowadzania radaru w trybie półautomatycznym. Głównym uzbrojeniem zestawu była bateria czterech działek kalibru 23 mm pod oznaczeniem AZP-23. Działka te pierwotnie chłodzone powietrzem, potem chłodzenie to zostało wymienione na efektywniejsze chłodzenie cieczą. Szybkostrzelność całego zestawu to 3500 pocisków na minutę. Sama bateria podnoszona elektrohydraulicznie w zakresie od minus 4 do plus 85 stopni.
Działka, podobnie jak radar, stabilizowane są żyroskopowo, przez co jest możliwe prowadzenie ognia w ruchu do prędkości 25 km na godzinę i przechyłów wynoszących 10 stopni. Jeżeli chodzi o sam tryb strzelania, jeszcze może o prędkościach obrotu, bo sama bateria podnosi się z prędkością 60 stopni na sekundę, natomiast cała wieża może obracać się z prędkością 70 stopni na sekundę. No i wracając do trybów ognia. Zasadniczo preferowano strzelanie krótkimi seriami, od 3 do 5 pocisków lub od 5 do 10. Jeżeli była taka potrzeba, można było wystrzelić serię długą, liczącą do 50 pocisków, jednak po jej wykonaniu należało odczekać 2-3 sekundy na to, by schłodzić lufy działek. Natomiast bez względu na to, w jaki sposób prowadzono ogień, po około 120-150 strzałach należało zaprzestać strzelania na 5-10 sekund w celu schłodzenia całej baterii. Po lewej stronie magazyn amunicji. Szyłka posiadała dwa magazyny amunicji. Jeden po lewej stronie baterii, drugi po prawej. W każdym magazynie było po 1000 pocisków, czyli sumarycznie cały zestaw miał 2000 naboi. Działka były zasilane z taśm amunicyjnych znajdujących się w magazynach po ich prawej i lewej stronie. Każde z nich było zasilane niezależnie, a całość procesu strzału odbywała się dzięki wykorzystaniu gazów prochowych powstałych po strzale. Natomiast samo ładowanie pocisków odbywało się pneumatycznie. Strzał był wykonywany przy pomocy spustu elektrycznego, który mógł nacisnąć zarówno dowódca, jak i celowniczy. Zapas amunicji dla całej szyłki wynosił 2000 pocisków. Do strzelania wykorzystuje się amunicję przeciwpancerną zapalająco-smugową BZT oraz odłamkowo zapalająco-smugową OFZT, obie o kalibrze 23x152B. Typowa taśma amunicyjna zwykle mieści dwa rodzaje amunicji, w stosunku 3 pocisków odłamkowo zapalających na 1 pocisk przeciwpancerno-zapalający. Z racji tego, że mamy omówiony cały pojazd z zewnątrz, teraz zajrzymy do środka i spróbujemy Wam wytłumaczyć, w jaki sposób pracowali poszczególni członkowie załogi. Nie ukrywam, było to dla nas trudne zrozumieć funkcjonowanie tego pojazdu, więc gdyby pojawiły się jakieś nieprawidłowości, o korektę prosimy w komentarzach. Jak widzicie, dowódca w odróżnieniu od kierowcy już nie ma takich komfortowych warunków pracy. Zresztą ta sama sytuacja będzie dotyczyła pozostałych dwóch członków załogi. Cały przód jego stanowiska zajmuje 180-kilowy analogowy komputer 1A7, którego zadaniem jest właściwie prowadzenie ognia w trybie automatycznym. To on przelicza koordynaty uzyskane z radaru na odpowiednie kąty podniesienia dział czy obrotu wieży. Po lewej stronie panel sterujący działkami. Można z nich prowadzić ogień albo pojedynczo, albo ze wszystkich naraz. Są wskazania, dzięki którym, czy liczniki, dzięki którym możemy określić poziom amunicji w poszczególnym działku. Przy mojej lewej nodze urządzenie, przy pomocy którego dowódca jest w stanie określić położenie pojazdu. Przy mojej prawej nodze charakterystyczna korba, która jest wspólna zarówno dla dowódcy, jak i celowniczego, przy pomocy której można ręcznie naprowadzać działka. Ten czerwony spust to spust urządzenia przeciwpożarowego. Panel po mojej prawej stronie to panel obsługi radiostacji. Włączamy ją, wyłączamy tutaj lub przełączamy na system komunikacji wewnętrznej. Sama radiostacja znajduje się po mojej lewej stronie. To radiostacja R123M, wyżej zasilacz do niej. Co jeszcze ciekawe, dowódca może sobie zapewnić pewną intymność w trakcie pracy, oddzielając się od reszty załogi tą prawie seksowną zasłonką. Moi drodzy, ja myślałem, że niewygodnie to miał dowódca. Warunki pracy operatora radaru są jeszcze trudniejsze. Właściwie ja ledwie tam się mieszczę z nogami. Jak wspomniałem, siedzę na stanowisku operatora radaru. Centralnie siedział celowniczy pojazdu. Celowniczy posługiwał się celownikiem B7, który dysponował dwoma skalami powiększenia, razy 2 i razy 6. Celowniczy odpowiada za poszukiwanie, wykrywanie, śledzenie i identyfikację celów powietrznych, a na polecenie dowódcy prowadzi ich ostrzał. Dane wyjściowe do strzelania szyłka otrzymywała albo z radaru PU-12 za pośrednictwem wozu dowodzenia 9S-482, co działo się albo za pomocą kabla lub od wariantu W1 radiowo.
mogła również uzyskiwać dane do strzału samodzielnie z własnego radaru. Celowniczy wykorzystywał znajdujący się w centralnym miejscu jego stanowiska ekran radaru, który ustawiał na azymut zbliżającego się celu. Posługując się wskaźnikiem po lewej stronie, ustawiono elewację anteny radaru. Poniżej ekranu znajdował się przełącznik zasięgu jego pracy, który ustawić można było na maksymalnych dystansach do 10, 15 i 20 km. Następnie możliwe było uchwycenie celu przez radar pokładowy i przejście do naprowadzania go na cel automatyczny. Strzelanie można było realizować w 5 trybach. W pierwszym, w pełni automatycznym głównym, pokrótce powyżej przedstawionym, gdzie po otrzymaniu namiaru na cel działo samodzielnie się na niego ustawia, a dowódcy lub celowniczemu pozostaje jedynie nacisnąć przycisk ognia. W trybie półautomatycznym, w którym tylko dane kątowe celu są podawane przez celowniczego za pomocą głównego celownika, radar natomiast określa jedynie odległość od celu. Był to tryb pomocniczy, uruchamiany w sytuacji, gdy radar nie w pełni działał na skutek awarii lub zakłóceń. Możliwa była praca w trybie biernym, w którym radar pracuje tylko przez 5 sekund, a następnie jest wyłączany, a urządzenie 1A7 oblicza koordynaty do strzału na bazie pozyskanych wcześniej ze stacji danych, uwzględniając przewidywane położenie celu i na ich bazie zestaw ustawia się już automatycznie. Kolejny tryb to tryb ręczny, używany w przypadku awarii radaru lub urządzenia liczącego. Ostatni to tryb ognia do celów naziemnych z wykorzystaniem celownika głównego w trybie dalekiego zasięgu. Broń naprowadzana na cel jest półautomatycznie lub ręcznie. Operator radaru na swoim stanowisku dysponuje konsolami, dzięki którym możliwe jest kontrolowanie pracy radaru we wszystkich trybach oraz monitorowanie jego działania. Centralna część jego stanowiska jest zajęta przez ekran przyrządu określającego odległość od celu. Po odpowiednim ustawieniu parametrów zestaw mógł przejść do w pełni automatycznego śledzenia celu. Jeżeli byście się zastanawiali, do czego służą te dwa pedały znajdujące się poniżej, to jest to ogrzewanie. ZSU-23-4 zerowa seria produkcyjna, w której żywotność turbiny gazowej wynosiła jedynie 300 godzin, a żywotność każdej lufy wynosiła 3000 strzałów. ZSU-23-4W to pierwsza dopracowana seria produkcyjna. Żywotność turbiny gazowej wzrosła do 450 godzin. ZSU-23-4W1 to pierwszy wariant eksportowy pozbawiony systemu rozpoznania swój obcy. Żywotność turbiny wzrosła do 600 godzin. Charakterystycznym elementem są pojawiające się z przodu wieży po bokach baterii działek, okapy kryjące klapy inspekcyjne do magazynów amunicji oraz wloty kanałów wentylacyjnych. ZSU-23-4M1, budowany od 1972 roku, ulepszony wariant, gdzie radar został zmodernizowany w oparciu o tranzystory. Zwiększono żywotność turbiny do 900 godzin, a żywotność lufy do 4500 strzałów. Budowano również wariant eksportowy tego wozu, który łatwo można było poznać po dwóch równoległych, powiedzmy sobie, sztabach zamontowanych na ścianie radaru. ZSU-23-4M2 to budowany od 1979 roku wariant z przeznaczeniem dla radzieckiego kontyngentu w Afganistanie. Usunięto z niego radar, wzmocniono opancerzenie, a uzyskane miejsce wykorzystano do zwiększenia zapasu amunicji do 3000 pocisków. Wzbogacono również wyposażenie noktowizyjne. ZSU-23-4M3 to budowany od 1977 roku wariant wyposażony w nowocześniejszy system swój obcy. Wraz z wprowadzeniem na początku lat 80. do służby następcy Szyłki, czyli systemu Tunguska, wszelkie prace nad rozwojem systemu ZSU-23-4 w Związku Radzieckim zaniechano. Jednak wraz z upływem lat i faktem, że nie wszystkie zestawy udało się zastąpić nową konstrukcją, rozpoczął się proces modernizacji wyposażenia naszego bohatera. Dalsze prace w Rosji, jak i w innych państwach używających Szyłki, poszły w stronę zwiększenia siły ognia i jego zasięgu poprzez integrację zestawu z naramiennymi pociskami przeciwlotniczymi. Prowadzono również wymianę bloków elektroniki, kierowania ogniem i radarów na nowsze rozwiązania lub doprowadzono do zupełnej pasywizacji systemu. Taką drogę modernizacji wybrała chociażby Polska. ZSU-23-4M4-M5 to opracowywany wspólnie z Białorusią wariant zaprezentowany po raz pierwszy w 1999 roku. Modernizacja polega na zastąpieniu analogowego urządzenia liczącego nowoczesnym systemem komputerowym oraz cyfryzacji bloków elektroniki radaru. Wóz ma możliwość zainstalowania czterech rakiet Igła.
Dokonano modernizacji podwozia gąsienicowego, co miało doprowadzić do poprawy sterowności i manewrowości pojazdu oraz zmniejszenia pracochłonności jego utrzymania i eksploatacji. Przekładnię mechaniczną zastąpiono przekładnią hydrostatyczną i zainstalowano hydrauliczne wspomagacze. Wprowadzono do ZSU kanał łączności kodowej dla wymiany informacji między ZSU a pojazdem dowódcy. Równocześnie tworzony wariant M5 otrzymał do prowadzenia ognia dodatkowy kanał optyczny wsparty przez dalmierz laserowy. ZSU-23-4MA to ukraińska modyfikacja. Radar bazowy został zastąpiony radarem wielofunkcyjnym ROKAH AS. Zainstalowano również nowy system optycznej lokalizacji z dalmierzem laserowym, zamontowano blok 4 rakiet przeciwlotniczych Igła oraz cyfrowy system kierowania ogniem. ZSU-23-4MB to białoruska modernizacja z 2019 roku, która poszła drogą wytyczoną przez Polskę, czyli pasyfizacji wyposażenia. W wozie bojowym wymieniono stację radiolokacyjną, urządzenie liczące oraz systemy stabilizacji. Zainstalowano optoelektroniczne urządzenie STRIŻ M3, zainstalowano również system telewizyjno-termowizyjny kierowcy, a także zautomatyzowano stanowiska pracy dla załogi. W wyniku modernizacji masa całkowita zestawu zmniejszyła się o 2 tony. ZSU-23-4MP Biała to polska modernizacja przyjęta na uzbrojenie w 2005 roku. Zastosowano w niej cyfrowy, pasywny, optoelektroniczny system kierowania ogniem z układem automatycznego śledzenia celów dzień i w nocy. Dodano 4 wyrzutnie rakiet Grom, umożliwiono wykorzystanie najnowszych rodzajów amunicji podkalibrowej. Usunięto radar oraz aktywne środki obserwacji optycznej dowódcy, operatora uzbrojenia i kierowcy na rzecz termowizji pasywnej. Ograniczono emisję promieniowania termicznego demaskującego zestaw na polu walki. Zmniejszono liczebność obsługi z 4 do 3 żołnierzy. ZSU-23-4 Szyłka Ulepszona to owoc współpracy przemysłu indyjskiego oraz izraelskiego. System został wyposażony w nowoczesny radar 3D ze skanowaniem fazowym, umieszczony na stałej kolumnie w miejscu dawnego radaru. Wspomagany on jest przez układ optoelektroniczny oraz nowy system kierowania ogniem. Pojazd został zintegrowany z pociskami przeciwlotniczymi Igła. ZSU-23-4 Soheil to irańska modernizacja, o której wiemy tylko tyle, że została wyposażona w 4 pociski ziemia-powietrze MISAH-2. Samobieżny kompleks laserowy Sangure to powstały w 1983 roku radziecki kompleks laserowy do zwalczania urządzeń optyczno-elektronicznych znajdujących się w samolotach wroga. Na odległościach powyżej 10 km gwarantował oślepienie optyki, a na dystansach około 8 km jej nieodwracalne uszkodzenie. Pojazd nie był produkowany seryjnie. ZSU-23-4 produkowane było w Związku Radzieckim w latach 1964-1982. W sumie wyprodukowano ich około 6,5 tysiąca egzemplarzy. Pierwszym użytkownikiem zagranicznym był Egipt, który w 1967 roku zakupił 200 sztuk. Później szerokim strumieniem popłynęły za granicę od początku lat 70. W Armii Radzieckiej funkcjonowały w ramach baterii przeciwlotniczych w pułku zmechanizowanym lub pancernym. W latach 70. w skład takiej baterii wchodziły 2 plutony. Jeden pluton miał 4 systemy szyłka odpowiedzialne za obronę na pułapie do 1500 metrów, a drugi 4 samobieżne systemy obrony powietrznej 9K31 strzała 1 na podwoziu BRDM-2, mające niszczyć cele na wysokości do 3000 metrów. Na rzecz baterii pracowała samobieżna stacja PU-12, która przekazywała dane do strzelania za pośrednictwem wozów dowodzenia 9S-482 na podwoziu BTR-60. Pod koniec lat 80. te zadania przejęły pojazdy rozpoznania i kierowania ogniem 9S-80 Gatli na podwoziu MTLB. Niewielka ilość szyłek, około 60 sztuk, jest nadal używana w rosyjskiej piechocie morskiej. Polska zamówiła 87 zestawów ZSU-23-4 w 1967 roku. Dostawy realizowane były w latach 1968-71. Pojazdy te stanowiły trzon obrony przeciwlotniczej na poziomie pułków ogólnowojskowych w dywizjach pancernych. Wozy te miały zostać zastąpione przez opracowywane przez polski przemysł zestawy Loara. Jednak w związku ze zbyt dużymi kosztami ich pozyskania, w 2000 roku rozpoczął się proces opracowania ich modernizacji, który zakończył się powstaniem pojazdu ZSU-23-4MP Biała. Ostatecznie do tego wariantu zmodernizowano około 70 wozów, z których 20 służy do dziś.
Debiut bojowy Szyłki miał miejsce w trakcie tzw. wojny na wyczerpanie toczonej na Bliskim Wschodzie w latach 1939-1970. W jej trakcie miało miejsce prawdopodobnie pierwsze zastrzelenie dokonane przez bohatera odcinka. 4 czerwca 1970 roku izraelski Mister 4 po wykonaniu ataku na cel naziemny w rejonie miejscowości Kantara został skutecznie ostrzelany przez znajdujący się w zasadzce zestaw ZSU-23-4. Pełną skalę swoich możliwości Szyłka zaprezentowała w trakcie wojny Jom Kippur w 1973 roku. To właśnie te zestawy były odpowiedzialne za od 30 do 43% strat poniesionych przez lotnictwo izraelskie. Źródła rosyjskie informują o zestrzeleniu przez te zestawy 27 samolotów. Tak wysokie straty były spowodowane powszechną wtedy taktyką wykonywania nalotów z niskiej wysokości. Reakcja Izraelczyków była natychmiastowa. Po pierwsze, masowo zaczęto używać środków zakłócania elektronicznego, a nade wszystko większość lotów bojowych zaczęto wykonywać powyżej 1500 metrów. Od wojny Jom Kippur Szyłki biorą aktywny udział właściwie we wszystkich konfliktach XX wieku. Kres ich dominacji na niskich pułapach przyszedł w 1982 roku w trakcie walk w Libanie. W trakcie walk z Syryjczykami lotnictwo izraelskie wypracowało skuteczną taktykę neutralizacji Szyłek. Polegała ona na sprowokowaniu syryjskich zestawów przeciwlotniczych do włączenia radarów przez użycie celów pozornych, a następnie zniszczenie ich spoza ich zasięgu przy użyciu pocisków przeciwradiolokacyjnych Shrike i Standard ARM. Taktyka ta doprowadziła do neutralizacji syryjskiej obrony przeciwlotniczej właściwie bez strat dla lotnictwa izraelskiego. W trakcie radzieckiej interwencji w Afganistanie Szyłki dały się poznać jako użyteczne pojazdy wsparcia. Duża siła ognia, połączona z wysokim kątem podniesienia dział, umożliwiała ich użycie w walkach górskich lub jako eskorta konwojów. To właśnie z myślą o tym konflikcie powstała wersja M2 pozbawiona radaru. O ile z sukcesem Szyłki wykorzystywane były w wojnie iracko-irańskiej, o tyle w kolejnych konfliktach o dużej intensywności przeciwko nowoczesnym armiom zachodnim, czyli w pierwszej i drugiej wojnie w Zatoce, nie odniosły już spektakularnych sukcesów, stając się z reguły łatwym łupem lotnictwa czy śmigłowców szturmowych. Jednak z powodzeniem były wykorzystywane w swojej podstawowej roli w konfliktach o mniejszej intensywności, jak podczas wojny o Górski Karabach w latach 1991-1994, skutecznie utrudniając działania lotnictwa. Do dziś natomiast używane są w wojnie domowej w Syrii jako pojazdy wsparcia. W momencie wprowadzenia do służby Szyłka była niezwykle nowoczesnym i, jak pokazały doświadczenia wojny Jom Kippur, bardzo efektywnym systemem uzbrojenia. Jej wprowadzenie wymusiło całkowitą zmianę taktyki użycia zachodniego lotnictwa. Zrezygnowano z ataków z lotu koszącego, przeniesiono się na wyższe pułapy, a nade wszystko rozpoczęto proces opracowywania środków rażenia precyzyjnych, które były w stanie atakować cele spoza zasięgu Szyłki. Miała dobre własności terenowe, chociaż za słaby silnik. Równocześnie okazało się, że jest niezawodna zarówno pod względem działania części mechanicznych, jak i elektronicznych, a dodatkowo dość łatwa i prosta w obsłudze. Kolejną jej zaletą było to, że w prowadzeniu ognia naziemnego dysponowała wręcz morderczą siłą ognia, zwłaszcza względem celów miękkich. Niewątpliwą wadą zestawu był fakt, że w momencie, kiedy prowadzono równocześnie ogień z działu oraz pracowały wszystkie bloki elektroniki, to temperatura wewnątrz przedziału bojowego była zbyt wysoka. Również wadą był brak dalmierza laserowego. Jeżeli chodzi o kolejny aspekt, to wskazać możemy na to, że jeżeli pojazd stanowił wóz dowódcy plutonu, to jego dowódca był tak przeciążony obowiązkami związanymi ze sterowaniem swoim własnym działem, że nie miał wystarczająco dużo czasu i możliwości, by poświęcić uwagę pozostałym wozom ze swojej jednostki. Wraz z upływem czasu okazało się, że kaliber 23 mm nie wystarczy, by sprostać zmieniającym się warunkom pola walki. Również elektronika radaru zaczęła od tego pola odstawać. W związku z tym Szyłka musiała zostać zastąpiona przez zestawy uzbrojone w działka większego kalibru i posiadające nowocześniejszą, skuteczniejszą elektronikę. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka, który z naszej perspektywy był najtrudniejszym merytorycznie i również najtrudniejszym technicznie ze względu na fakt, że mieliśmy naprawdę bardzo mało miejsca. Mimo wszystko mam nadzieję, że się Wam podobał. Zapraszamy do oglądania kolejnych, więc do zobaczenia.